Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. To kolejny już odcinek programu Wolontariat ma to sens. Programu, w którym promujemy i przybliżamy ideę wolontariatu. A dzisiaj moimi Państwa gośćmi są wolontariuszki z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Wiktoria Adamus, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. I Agnieszka Kula. Dzień dobry. Dziewczyny, może najpierw powiedzmy, bo może nie wszyscy wiedzą, co to jest w ogóle za organizacja Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, czym się zajmujecie? To Młodzieżowy Strajk Klimatyczny to jest oddolny ruch społeczny i jest częścią takiego globalnego ruchu Fridays for Future. I dla mnie to jest bardzo ważne podkreślić, że jesteśmy na całym świecie, tak naprawdę w Polsce jako Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, w różnych miastach, w tym w Nowym Sączu. Na czym polega Wasze działanie? Robimy tak naprawdę co się da. Jakie pomysły nas nachodzą, staramy się oczywiście działać dla dobra planety, dla dobra tak naprawdę ludzi. I tak jakby wszystkie chwyty są dozwolone. Rozmawiamy z politykami, działamy tak jak teraz, promujemy, robimy strajki, wychodzimy rozmawiać i z ludźmi, i właśnie z władzą, że tak powiem. Czy to jest tak, że to jest odpowiedź młodych ludzi, bo zresztą jaka sama nazwa mówi, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, na to, co się dzieje teraz, co obserwujemy, jeżeli chodzi o zmianę klimatu i na to, w jaki sposób decyzje właśnie na tych najwyższych szczeblach rządowych są podejmowane? Tak, na pewno. Właśnie przeciwstawiamy się w pewnym sensie temu, co politycy, co partie rządzące robią źle. Chcemy zwrócić ich uwagę na to, jak można by było to zrobić inaczej, jak można by było działać, żeby było nam lepiej, a nie schodzić na tą złą drogę dla świata. Dziewczyny, jak w ogóle zaczęłyście działać właśnie w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym? Jak to się stało, że właśnie znalazłyście się tutaj? Ja pewnego dnia w 2019 roku zobaczyłam wydarzenie na Facebooku Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Nowym Sączu i pomyślałam sobie, wow, ale super, bo wcześniej miałam taką wiedzę na temat kryzysu klimatycznego, na temat tak naprawdę na tego, co nam zagraża, ale nie wiedziałam kompletnie, co mogę z nią zrobić i tylko chodziłam poirytowana i się stresowałam, a wtedy zobaczyłam, że ludzie w moim wieku, nawet z mojej szkoły, robią takie super rzeczy i wychodzą i mówią o tych rzeczach i stwierdziłam, że muszę dołączyć. I to było to? Tak, to było to. A ty, Wiktoria? Ja bardzo dużo ostatnio i słuchałam i czytałam na temat kryzysu klimatycznego i stwierdziłam, że mam tak dużą wiedzę, nie wiem czy poprawną, ale jakąś mam, że chcę coś z tym zrobić, chcę działać, bo boję się przyszłości, boję się o to, co się stanie z nami. I zobaczyłam tak samo wydarzenie, które z kolei udostępniła na klasowej grupie moja koleżanka i przyszłam na spotkanie otwarte, tak naprawdę jakieś 3 tygodnie temu. Więc w organizacji jestem od niedawna i staram się po prostu działać. Dużo Was jest, mówię tutaj o Młodzieżowym Strajku Klimatycznym w Nowym Sączu. Wydaje mi się, że to jest około 20-25 osób. Tak, działających aktywnie. Aktywnie działających, tak? To są uczniowie, studenci? Jaka to jest mniej więcej granica wiekowa? Raczej uczniowie, licealiści głównie. Co w ogóle daje Wam to, że działacie jako wolontariuszki i walczycie w bardzo słusznej sprawie? Ja ostatnio w ogóle widziałam takie badanie, że globalnie 50% młodych osób doświadcza lęku klimatycznego, czyli boimy się tego, co będzie, boimy się, jak to wszystko będzie wyglądać. 50%, czyli połowa z Was, tak? Tak, połowa z nas. I boimy się tych wszystkich skutków kryzysu klimatycznego, które niektóre widzimy już teraz, a inne się bardzo mocno spotęgują. I mi na przykład działanie daje taką siłę i taką nadzieję, że może być lepiej, że jak działam z takimi super osobami, które mają takie same wartości, jakie też przyjmują się planetą, wszystkimi istnieniami, ludźmi, to daje mi to taką nadzieję po prostu na to, że będzie dobrze. Mi podobnie. Właśnie daje mi nadzieję na przyszłość i motywację i takie poczucie wspólnoty, że tak samo są ludzie, którzy wyznają podobne wartości, którzy też chcą walczyć o naszą przyszłość. I tak, głównie to jest poczucie. I też bezpieczeństwa, że jeśli ktoś chce walczyć, to może być lepiej.
Dziewczyny, tak naprawdę poświęcacie swój wolny czas na to, tak? Czas pewnie, który można było przeznaczyć, nie wiem, na zabawę, na rozrywkę. Nie szkoda wam, nie koliduje to z obowiązkami szkolnymi? Jak sobie radzicie? Czasami koliduje, ale staram się zbalansować czas między działaniem a między nauką. No, ważna jest ta równowaga. Ale nie szkoda mi tego czasu, zupełnie mi nie szkoda, bo naprawdę to jest ważna sprawa i uważam, że warto czasem się poświęcić. Agnieszka, jak to jest w twoim przypadku? Jak udaje się to godzić? W sumie nie wiem, jak się udaje, ale się udaje. No, ja w tym roku piszę maturę, ale też teraz no, znajduję dużo tego czasu na działanie, bo jednak to jest w sprawie w ogóle większej niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. I dlatego też uważam, że poprzez działanie i poprzez aktywizm bardzo dużo się uczę i rozwijam umiejętności, nawet takie, które się przydają w szkole, czy to jest nawet napisanie maila, czy zrobienie tabelki. To już są te umiejętności, które po prostu samoistnie nabywam. Czy wasi rówieśnicy wiedzą, co to jest młodzieżowy strajk klimatyczny, w jakiś sposób próbujecie ich zachęcić? Bo powiedziałeś 25 osób, to jest dużo, ale pewnie jak popatrzymy na to przez pryzmat ogólnie młodych ludzi mieszkających w Nowym Sączu, to chyba jeszcze troszkę wciąż mało. Staramy się rozmawiać i też tak twarzą w twarz. Ja nawet wczoraj rozmawiałam z moimi koleżankami, nawet w trakcie przerwy. Ale promujemy też i nasze inicjatywy, i samą grupę w mediach społecznościowych, na Facebooku, robimy grupy na Messengerze i po prostu otwarcie mówimy i rozmawiamy. No, świetnie by było, jakby jak najwięcej osób do nas dołączyło, no bo wiadomo, im więcej osób, tym większe i fajniejsze rzeczy da się zrobić. No i też, no ja na przykład dzisiaj roznosiłam naklejki z młodzieżowego strajku klimatycznego wszystkim, także mam nadzieję, że coraz więcej osób się poczuje, nie wiem, takimi zainspirowanymi, takimi w potrzebie, że dobra, musimy działać. No właśnie, taką chyba takim największym wydarzeniem, no, które jest szeroko właśnie opisywane, o którym mówi się w mediach, to są właśnie te młodzieżowe strajki klimatyczne. W momencie, kiedy nagrywamy ten program, to jesteśmy przed tym spotkaniem, także w Nowym Sączu te młodzieżowe strajki klimatyczne odbywają się w wielu miastach na świecie i w Polsce. Jak to wygląda w Nowym Sączu? Bo pamiętam, no to jeszcze czasy sprzed pandemii, że faktycznie młodzież wyszła na ulicę i jednak głośno protestowaliście przeciwko temu, co się teraz dzieje. Tak, my mamy jako Młodzieżowy Strajk Klimatyczny też takie ogólnopolskie postulaty, które zawsze powtarzamy na strajkach i one się nie zmieniają. To jest neutralność klimatyczna do 2040 roku i ich jest jeszcze 5, a w Nowym Sączu też wychodzimy, staramy się zebrać jak najwięcej uczniów, uczennic z różnych szkół, żeby stanąć razem, żeby pokazać, że jesteśmy tutaj, że chcemy bezpiecznej przyszłości i zawsze na naszych strajkach jest bardzo dużo muzyki i to mi się bardzo podoba, bo też jesteśmy młodzieżą, także jak zmieniać świat, jeśli nie tańcząc. I nie śmiejąc się. I nie śmiejąc się. Chętnie się do was przyłączają na przykład no, nieco starsze osoby w momencie, kiedy manifestujecie na ulicach miasta? Chcemy, żeby się tak stało i myślę, że szczególnie w tym roku będziemy się zwracać do starszych osób, żebyśmy się połączyli, zjednoczyli i żeby to była taka, powiedzmy, interakcja międzypokoleniowa, żebyśmy wszyscy się zjednoczyli w jednym celu. Słuchajcie, macie takie wrażenie, że ten wasz głos jest słyszalny przez polityków? Myślę, że jakby był słyszalny, inaczej, jakby był usłyszany, to nie musielibyśmy protestować, ale słyszalny na pewno jest, bo jest nas dużo i jeszcze 2 lata temu politycy mogli sobie pozwolić na powiedzenia, nie wiem, że mamy węgla na 200 lat, teraz jeszcze go nie mogą zrobić i widzą presję społeczną i też widzą to, co młodzi ludzie mówią, tylko mam wrażenie, że jeszcze ich nie słyszą. Tak słyszą albo nie chcą słyszeć. Albo nie chcą słyszeć. Słuchajcie, jednym z takich waszych postulatów, i myślę, że to jest bardzo mądry postulat, to jest jednak ta edukacja klimatyczna od najmłodszych lat. Udało się zebrać petycję i udało się spotkać z ministrem edukacji, tak?
Tak, nasi koledzy i koleżanki byli w Warszawie na okrągłym stole do edukacji klimatycznej i tam rozmawiali z politykami i padły obietnice, że edukacja klimatyczna w Polsce będzie. I teraz czekamy na następne rozmowy i na następne ustalenia, jak ta edukacja klimatyczna dokładnie ma wyglądać. A jak wy byście chcieli, bo mieliście, myślę, jakiś pomysł, skoro zbieraliście petycje, jak widzicie, jak ta edukacja powinna wyglądać właśnie dotycząca klimatu? Czy to szkoły podstawowe, czy już może od przedszkoli zaczynać? Wydaje mi się, że może być to od przedszkoli, ale nasza petycja dotyczyła szkół i chcemy, żeby pokazać to, jak bardzo kompleksowym i skomplikowanym zjawiskiem jest kryzys klimatyczny, trzeba zauważyć, że on tak naprawdę dotyka każdej z dziedzin naszego życia. I to nie jest tak, że to jest tylko coś, co może być poruszane przez jedną godzinę na lekcji geografii. To jest zagadnienie, które się przewija przez wszystkie nasze przedmioty, wszystko to, czego się uczymy w szkole, więc dlatego chcemy, żeby ta edukacja klimatyczna faktycznie była wprowadzona na wszystkich poziomach, i żeby dotykała spraw takich, żeby mówiła to, co mówi nauka i żeby przekazywała to uczniom i uczennicom. Powiedzcie, bo działacie także na poziomie lokalnym, to znaczy w Nowym Sączu. Przygotowywaliście projekty do budżetu obywatelskiego, powstał także taki projekt Zielony Nowy Sącz, w którym zwracaliście się do mieszkańców Nowego Sącza, aby zwracać uwagę albo podawać te miejsca w mieście, gdzie mogłoby być bardziej zielono. Jak to w tym momencie wygląda już po kilku miesiącach? Tak, my staramy się jak najwięcej rozmawiać z władzami lokalnymi i pokazywać tak naprawdę, co można zrobić lepiej, gdzie możemy posadzić łąki kwietne, gdzie powinno być więcej zieleni i też właśnie zbieraliśmy te pomysły od mieszkańców Nowego Sącza. Też składaliśmy projekty do budżetu obywatelskiego. I dwa chyba z nich wygrały, tak? Tak, to było w zeszłorocznym, w sensie, budżecie, tak. W zeszłorocznym budżecie, mhm. Który jest na ten rok, tak. Ale głosowanie było wcześniej i wtedy wygrał nasz projekt o łąkę kwietną i o panele fotowoltaiczne na jednej ze szkół. No w tym roku niestety nam się nie udało żadnego projektu zrealizować tak, żeby przeszedł, ale też liczymy na te wszystkie rozmowy i to, co zebraliśmy od mieszkańców, że faktycznie uda nam się coś z tym zrobić. Jakie macie jeszcze pomysły na te działania przez najbliższe kilka miesięcy? Czy co dalej chyba realizujecie projekt Zielony Nowy Sącz, czy tak. Co jeszcze? Bardziej mi chodzi o te inicjatywy właśnie na poziomie takim lokalnym. Tak, na pewno ten Zielony Nowy Sącz. Też staramy się robić dużo pokazów filmowych, dużo warsztatów. Ostatnio też mieliśmy zajęcia w świetlicy, dlatego staramy się też, póki jeszcze edukacji klimatycznej w szkole nie ma, jakoś w przystępny sposób pokazać te najprostsze zagadnienia, najprostsze rzeczy. Zastanawiamy się nad zorganizowaniem wymianki ubrań, bo to są rzeczy, które robiliśmy jeszcze przed pandemią. To polega na tym, że można przynieść cokolwiek ze sobą i wziąć jakieś ubranie za darmo, więc to jest taka po prostu wymiana, żeby też zwrócić uwagę na to, na konsumpcjonizm, to ile kupujemy i jak przemysł modowy wpływa na klimat. Czyli pomysłów jest mnóstwo. Załóżmy, że ktoś po wysłuchaniu tego programu chciałby działać w młodzieżowym strajku klimatycznym. Gdzie was szukać, w jaki sposób się zapisywać? Głównie na Facebooku, na naszej stronie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego Nowy Sącz na fanpage'u i przyjść albo na spotkania, albo po prostu napisać do nas. Na pewno się odezwiemy i można od razu wejść i działać. Tylko czekacie, macie jakieś specjalne wymagania szczególne? To może zostać wolontariuszem właśnie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Każdy, kto ma chęci, każdy, kto chce coś robić, kto czuje taką potrzebę i chce po prostu. No to cóż, czekamy na to, aby ten Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w Nowym Sączu rozrastał się, aby tych akcji było jak najwięcej i aby ten wasz głos był słyszalny. Dziękuję wam bardzo za udział w programie, a państwa i moimi gośćmi były dzisiaj wolontariuszki Młodzieżowego Strajku Klimatycznego Wiktoria Adamus i Agnieszka Kula. Dziękuję. 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 Do widzenia.